Rodowo Chrystus akrywała w trybie moim wiatry dwa, ci sługa jutro jak pan, lecz Bóg przekory wciąż ten sam. Czarodziej wodę w żągle słów pod wozem lub na wozie znów, a w remiku pod gruncie mężą. Dostawca rogu zacnych mężą. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. W imieniu burmistrza miasta Chojnice, pana Arseniusza Finstera oraz Chojnickiego Centrum Kultury witam Państwa bardzo serdecznie na 6. już edycji Chojnickich Nocy Operetkowych. Ten pan, którego Państwo doskonale już znacie, to... A mówię to z wielką dumą, mój tata, Marek Czekała. To ja również z wielką dumą pozwolę sobie przedstawić Emilia Czekała, moja córka. Niesamowicie nam miło, że możemy być tutaj ponownie razem z Państwem. Zdradzę Państwu pewien sekret. Uwielbiamy tu przyjeżdżać. Jesteście Państwo naprawdę wyjątkową publicznością i sprawiacie, że Chojnickie Noce Operetkowe to po prostu magia. Zgadzam się w 100%. Choć dla nas to oczywiście za każdym razem duże wyzwanie, drodzy Państwo, by sprostać Państwa oczekiwaniu. Co roku wymyślamy nowe programy muzyczne, nowe wrażenia artystyczne przygotowujemy dla Państwa we współudziale znakomitych artystów. No i dzisiaj nie będzie inaczej. Już Państwo zasmakowaliście śpiewu naszych wspaniałych artystów w słynnej arii Wielka Sława to żart Johanna Strausa syna. A to dopiero początek. Już za moment nasi tenorzy zaprezentują się przed Państwem w pojedynkę, ale zawsze towarzyszyć im będą piękne, utalentowane artystki i pozwolę sobie je już w tej chwili przedstawić. Przed Państwem Aleksandra Wiwała, Sylwia Strugińska, Emilia Zielińska, Aleksandra Pokrywczyńska. Piękny początek. A na początek Dariusz Stachura. Jest to znakomity śpiewak, ale dzisiaj jest również producentem i pomysłodawcą tego koncertu, koncertu La Luna Rossa. To on, drodzy Państwo, zebrał tych wspaniałych artystów z zespołu Diamanti. To on znalazł te repertuarowe diamenciki. I dzięki temu dzisiaj możemy wysłuchać tak zróżnicowanego programu z całego świata. Zresztą premiera odbyła się w Ciechocinku przy wsparciu spółdzielczej grupy bankowej, za co do dziś jesteśmy im wdzięczni. Ale wróćmy do Dariusza Stachury. Zwany jest również w Polsce polskim Pavarotti, proszę Państwa. I nie bez przyczyny. Ma to związek z pewną historią. Kiedyś, gdy nie mógł zaśpiewać wszystkich przedstawień, zastępował Luciano Pavarottiego. Dobra, złośliwcy mówią, że był jednak odwrotnie, ale posłuchajmy, drodzy Państwo, jego pięknego głosu. Przekonajcie się Państwo sami. La Luna Rossa i Dariusz Stachura! Tu mamy
innego tenora. A mógłbym odmówić? No wiesz, zawsze możemy iść na kompromis. Wiesz, na czym polega kompromis między mężczyzną a kobietą? No, jeżeli kobieta czegoś chce, to mężczyzna idzie na kompromis. To ja znam innych mężczyzn. Jak kobieta czegoś chce, to mężczyzna wychodzi na piwo. Ale pójdźmy na twój kompromis i zaprośmy kolejnego z tenorów. Bardzo proszę. No dobrze, będzie to Mikołaj Adamczak, który, drodzy państwo, jeszcze wczoraj śpiewał w Wiedniu, a dziś jest z nami w Chojnicach. Myślę, że to wielki zaszczyt. Gdy zapytałam go o to, z czego jest najbardziej dumny w swojej karierze, zarzucił mnie odpowiedzią godną Encyklopedii Powszechnej. Więc pozwolicie państwo, że nie opowiem w tej chwili o wszystkim, bo moglibyśmy przegapić zakończenie olimpiady. Ale muszę wspomnieć o tym, że w 2015 roku był finalistą najbardziej prestiżowego konkursu wokalnego na świecie, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition. Cokolwiek to znaczy. Drodzy państwo, pozostaniemy w klimacie chojnickich nocy operetkowych, albowiem kolejny utwór nosi księżycowy tytuł, czyli Dziecko Księżyca i Adela Luna. Mikołaj Adamczak. Ostatnio znalazłem w internecie poranną modlitwę faceta. Czy wiesz, jak twój mąż modli się rano? No jak? Brzmi to mniej więcej tak. Boże, spraw, żeby telewizor działał, a lodówka była pełna piwa. No to ja znalazłam instrukcję obsługi kobiety. No, ciekawe. Jeżeli kobieta jest smutna, przytul ją i powiedz, że jest piękna. Jeżeli zacznie warczeć, oddal się na bezpieczną odległość i rzuć w nią czekoladą. Pięknie. Na mnie działa jak zaklęcie, szczególnie ta czekolada. Ale wróćmy do naszych zacnych tenorów. Już za chwilę wystąpi przed państwem Miłosz Gałaj, który oprócz pięknego śpiewu posiada także wiele innych talentów. W 2015 roku wyreżyserował musical Fame, który w ubiegłym sezonie artystycznym stał się pozycją repertuarową Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie. A więc naprawdę jest się czym chwalić. A poza tym jeszcze pięknie śpiewa. To już czego chcieć więcej, naprawdę. A w dodatku za chwilę zaprezentuję przepiękny utwór Buongiorno Principessa z filmu Życie jest piękne. Miłosz Gałaj. Wielbicielom muzyki operowo-operetkowej nie trzeba przedstawiać. Adam Zdunikowski, bo o nim mowa, to niezwykle utalentowany tenor, który w swoim bogatym repertuarze posiada utwory niezwykle zróżnicowane, które wykonuje na absolutnie najważniejszych scenach w naszym kraju, ale nie tylko. Muzyczne tournée odbył m.in. po Japonii.
a dziś wykona pieśń nastrojową Nella Fantazja, Adam Zdunikowski. Człowieka. Wyróżnia go to, że jest bezustannie na diecie. Nie rozumiem, na diecie? No tak, przecież tenor żywi się oklaskami. A, to tu z głodu nie umrze. Zgadza się, przyznaję, że są państwo znakomici, jeśli chodzi o oklaski, ale czy znacie państwo teorię? Ja tak sobie myślę, że powinniśmy może przypomnieć... Tak, tak, tym bardziej, że te oklaski przed chwilą były takie kurtuazyjne. No właśnie, zaprezentujcie państwo oklaski kurtuazyjne. No nie rozkręcajmy się. To były kurtuazyjne, potem są burzliwe, prawda? Burzliwe to były już prawie takie, jak teraz państwo wykonaliście, tylko trochę mocniejsze. Bardzo proszę, burzliwe. Dobrze. Szoby poszły jeszcze dalej. Ale... My tutaj próbujemy osiągnąć oklaski owacyjne, czyli tu uwaga, trzeba bardzo szybko ruszać dłońmi, tupać nogami, krzyczeć co tam się da, na przykład szałowa biżuteria, cokolwiek. Naprawdę można krzyczeć wszystko, byleby było miło. No dobrze, dajemy, bardzo prosimy. Owacyjne. Się, drodzy państwo, że zostajemy przy owacyjnych, żeby nasi tenorzy się dziś najedli do syta. Przepróbujmy. Dariusz Stachura! Sezonu plażowego będzie można przejść na dietę porową. Porową? No tak, czyli jem wszystko i o każdej porze. Ale odkłania się z pewnością nie budzę. Ja, drodzy państwo, znam znakomity środek na odchudzanie i podzielę się z nim z państwem. Temat także go znasz, więc ty pokazuj, ja będę tłumaczył. Drodzy państwo, najlepszym środkiem na odchudzanie jest wbrew pozorom ten plaster na odchudzanie, który kupujemy w aptekach, bardzo drogi i zgodnie z instrukcją obsługi jego należy nalepić sobie tutaj. Ja zawsze twierdziłem, że ci, którzy ten plaster kupują, powinni go nalepiać sobie tutaj. Ale powiem państwu, że po głębszych przemyśleniach ten plaster ma sens, tylko jego należy z rana naklejać tutaj. Smacznie. A za moment dwie przepiękne kompozycje. Nie wiem, która piękniejsza, naprawdę. Na początek Canto della Terra, a później Caruso w wykonaniu wszystkich naszych czterech tenorów i czterech artystek. Ale się tu prawie połączył. Zapraszam. Dariusz Stachura.
Prawda? Ta ilość testosteronu, która nagromadziła się na scenie, drodzy Państwo, wymaga drobnego jednak przewietrzenia. Zróbmy coś. No dobrze, tak na wszelki wypadek, aby nam tu wszystkie panie w fosie miejskiej nie omdlały, już za moment swój kobiecy wdzięk, ale przede wszystkim wielkie talenty i piękne głosy zaprezentują solistki Teatru Muzycznego z Łodzi, które dzisiaj stoją nieco z tyłu. Ale ich to Państwa nie zwiedzie. Ich talent, ich uroda zaraz podbiją wszystkie serca fojnicą. A wykonają wiązankę pięknych melodii jednego z najsłynniejszych twórców musicali, Andrew Lloyda Webbera. To ja je ponownie przedstawię. Aleksandra Piwała! Sylwia Strubińska!